W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego Wielka Brytania i Francja nie udzieliły Polsce realnej pomocy we wrześniu 1939 roku. Dowiecie się, co było przyczyną takiej ich postawy. Gdy rankiem 1 września 1939 roku niemiecki Wehrmacht zaatakował Polskę, rządy Wielkiej Brytanii i Francji skierowały wobec Berlina ultimatum z żądaniem natychmiastowego opuszczenia polskiego terytorium przez niemieckie siły zbrojne. Ale wódz III Rzeszy, Adolf Hitler, wcale nie zamierzał odpowiadać na to ultimatum. I na nie nie odpowiedział. W rezultacie tego 3 września Francja i Wielka Brytania zdecydowały się wypowiedzieć wojnę Niemcom. Ta decyzja została przyjęta w Polsce entuzjastycznie. Powszechnie wierzono w to, że gdy Francuzi i Brytyjczycy rozpoczną ofensywę na zachodzie, wojny z Niemcami już nie przegramy. Ale tak jednak się nie stało. Wprawdzie francuskie siły zbrojne rozpoczęły ofensywę przeciwko Niemcom i dotarły do głównych umocnień niemieckiej linii Zygfryda, ale po jakimś czasie ta ofensywa się zatrzymała. Głównodowodzący francuskiej armii, generał Maurice Gamelin, wydał wówczas rozkaz o wstrzymaniu francuskiej ofensywy. Również Brytyjczycy rozpoczęli działania militarne przeciwko Niemcom. Ale rezultaty tych działań były podobne do rezultatów działań Francuzów. Wprawdzie brytyjska marynarka dokonała blokady morskiej Niemiec, ale ta blokada okazała się bardzo dziurawa. Z kolei brytyjskie siły powietrzne dokonały ataków na niemieckie bazy morskie Wilhelmshaven, Cuxhaven i Brunsbüttelkog. Ale te ataki również były nieskuteczne. I to było w zasadzie wszystko, na co zdobyła się Francja i Wielka Brytania po tym, jak Hitler zaatakował Polskę. 12 września 1939 roku we francuskim miasteczku Abbeville zebrała się francusko-brytyjska Najwyższa Rada Wojenna. W trakcie obrad tej rady podjęto decyzję o ostatecznym wstrzymaniu wszelkich działań zbrojnych. Przeciwko Niemcom, w celu, jak określono to w dokumentach, uniknięcia ewentualnego niemieckiego odwetu. O decyzji, jaka zapadła w Abbeville, nie poinformowano jednak strony polskiej. Rodzi się więc pytanie, dlaczego Wielka Brytania i Francja, wbrew sojuszniczym gwarancjom, wbrew deklaracjom o udzieleniu Polsce pomocy, Przerwała działania zbrojne przeciwko Niemcom i to zaledwie po dziewięciu dniach, jakie minęły od wypowiedzenia im wojny. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zagłębić się w polityce Wielkiej Brytanii i Francji, jaką oba te kraje prowadziły wobec Polski od wiosny 1939 roku. W marcu 1939 roku, po tym jak Adolf Hitler Wbrew postanowieniom konferencji w Monachium, zajął całe Czechy, a następnie podporządkował sobie Słowację, było już wielce prawdopodobne, że kolejną ofiarą jego roszczeń terytorialnych stanie się Polska. W zaistniałej wówczas sytuacji Francuzi i Brytyjczycy postanowili stworzyć nowy układ polityczny w Europie na wypadek agresji Hitlera na Polskę. Głównym celem tego układu miało być jednak tylko szachowanie Hitlera wojną na dwa fronty. Jako pierwsi działania w tym zakresie podjęli Brytyjczycy. 16 marca 1939 roku podczas posiedzenia rządu premiera Neville'a Chamberlena ustalono, że kluczowym krajem dla dalszego rozwoju sytuacji w Europie jest właśnie Polska i to wobec niej brytyjska dyplomacja powinna skoncentrować swoje wysiłki. Z tego powodu, 21 marca 1939 roku, brytyjski ambasador w Warszawie Howard Kennard złożył Polsce propozycję udzielenia Rumunii gwarancji suwerenności razem z Francją i Związkiem Sowieckim. Brytyjczycy byli przekonani, że Rumunia, która posiadała rafinerie naftowe, jest kluczowym krajem dla przyszłej wojny w Europie i dlatego wyszli z tą propozycją. Minister spraw zagranicznych Józef Beck w odpowiedzi na brytyjską propozycję zaproponował stronie brytyjskiej bilateralny układ z Polską. I Brytyjczycy na propozycję Becka się zgodzili. Wierząc w to, że będzie ona pierwszym krokiem do wciągnięcia Polski do antyniemieckiego sojuszu. 30 marca 1939 roku Wielka Brytania zdecydowała się udzielić Polsce jednostronnych gwarancji na wypadek agresji Hitlera. Szef polskiej dyplomacji Józef Beck uznał jednak, że znacznie lepszym rozwiązaniem zamiast gwarancji jednostronnych, będą dwustronne gwarancje polsko-brytyjskie, które zostały podpisane przez obie strony podczas wizyty Józefa Becka w Londynie 6 kwietnia 1939 roku. Józef Beck, podpisując układ z Brytyjczykami, tak naprawdę myślał przede wszystkim, jak odstraszyć Berlin od agresji na Polskę, a nie o tym, Jaką rzeczywiście mają wartość brytyjskie gwarancje, które dla Polski nie mogły być żadnym zabezpieczeniem. To zauważył już sam Hitler, który nabrał przekonania, że Wielka Brytania nie udzieli Polsce realnej pomocy, gdy Polska zostanie zaatakowana przez Niemcy. Na kolejne kroki Hitlera nie trzeba było długo czekać. 8 kwietnia 1939 roku wódz III Rzeszy, Postanowił wypowiedzieć polsko-niemiecki układ o niestosowaniu przemocy ze stycznia 1934 roku, argumentując to tym, że Polska i Wielka Brytania podpisały wzajemne gwarancje. Wtedy było już jasne, że kolejną ofiarą Hitlera stanie się Polska. Ale była to pierwsza partia gry dyplomatycznej aliantów wobec Polski. Jaką Francja i Wielka Brytania uruchomiły wiosną 1939 roku. Po niej przyjdzie kolej na kolejną partię. W drugiej partii gry dyplomatycznej zachodnich aliantów wobec Polski, Brytyjczycy razem z Francuzami postanowili przekonać Polskę do tego, aby stawiła jak najsilniejszy opór Hitlerowi, gdy zostanie przez niego zaatakowana. Swoistą zachętą do tego oporu miało być wysyłanie Polsce sygnałów mówiących o tym, że Wielka Brytania i Francja utworzą drugi front, gdy Hitler uderzy na Polskę. W rzeczywistości ani Brytyjczycy, ani Francuzi nie zamierzali udzielić Polsce pomocy. O tym, że tak się stanie. Zadecydowano podczas spotkania brytyjskich i francuskich sztabowców, jakie miało miejsce 4 maja 1939 roku. W trakcie tego spotkania obie strony uznały, że los Polski, gdy zostanie zaatakowana przez Hitlera, tak naprawdę zależeć będzie od niej samej, a nie od tego, co zrobi Wielka Brytania i Francja. Krótko mówiąc, w czasie tego spotkania Obie strony uznały, że nie podejmą szeroko zakrojonej ofensywy przeciwko Niemcom, gdy zaatakują oni Polskę, że co najwyżej mogą symulować taką ofensywę. Ale pomimo tego Francuzi i Brytyjczycy dalej zachęcali Polskę do tego, aby stawiła opór Hitlerowi i dalej deklarowali, że przyjdą jej z militarną pomocą. Strona Polska oczywiście usiłowała przymusić Francuzów i Brytyjczyków do tego, aby precyzyjniej określili, jak będzie wyglądała ich przyszła pomoc militarna dla Polski, ale te działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Gdy 14 maja do Paryża przybyła polska misja wojskowa, odbyły się rozmowy z francuskimi sztabowcami. W trakcie tych rozmów szef polskiej misji wojskowej, generał Tadeusz Kasprzycki zapytał wprost głównodowodzącego dowodzącego francuskiej armii generała Morisa Gamelin, czy armia francuska, gdy Polska zostanie zaatakowana, w ogóle przekroczy francusko-niemiecką granicę, aby podjąć ofensywę przeciwko niemieckiemu Wehrmachtowi. Gamelin na to pytanie odpowiedział twierdząco, chociaż dobrze wiedział, że tak się nie stanie, bo w trakcie spotkań brytyjskich i francuskich sztabowców tak właśnie zadecydowano. Francuzi zdecydowali się nawet na to, aby podpisać z polskimi wojskowymi wspólny polsko-francuski protokół wojskowy, w którym zapisano, że gdy Polska zostanie zaatakowana przez niemiecki Wehrmacht, siły francuskie podejmą szeroko zakrojoną ofensywę przeciwko Niemcom. Problem był tylko taki, że ten protokół nie był ratyfikowany przez stronę francuską. A więc nie był protokołem obowiązującym, ale o tym również strona Polska nigdy się nie dowiedziała. Podobnie było w przypadku Brytyjczyków, których również usiłowaliśmy zmusić do tego, aby precyzyjniej określili, jak będzie wyglądała brytyjska pomoc militarna dla Polski, gdy zostanie ona zaatakowana przez Hitlera. I w tym przypadku na niewiele się to zdało. Gdy 30. Maja 1939 roku do Warszawy przybyła brytyjska misja wojskowa, odbyły się rozmowy z polskimi sztabowcami. Polscy sztabowcy usiłowali zmusić Brytyjczyków do tego, aby złożyli jakieś deklaracje odnośnie tej pomocy, ale Brytyjczycy uchylali się od tego, jak mogli. Gdy już zostali przyciśnięci do muru, zazwyczaj z ich strony padały kłamstwa. Do największego z takich kłamstw posunął się pułkownik Davidson, który zadeklarował polskim wojskowym, że gdy Niemcy uderzą na Polskę, brytyjskie siły powietrzne wykonają uderzenie na Niemcy siłami 524 bombowców dalekiego zasięgu. Nikt nie wiedział, że Brytyjczycy nie mają takich maszyn. Nie będą zresztą ich mieli nawet w 1940 roku, gdy zostaną zaatakowani przez. Niemiecką Luftwaffe. Krótko mówiąc, zarówno polsko-francuskie rozmowy sztabowe, jak i polsko-brytyjskie rozmowy sztabowe nie przyniosły oczekiwanego dla nas rezultatu, bo nie mogły przynieść takiego rezultatu. Francja i Wielka Brytania nie zamierzały przyjść z pomocą militarną Polsce. Ale Francuzi i Brytyjczycy nie chcieli również udzielić Polsce finansowej pomocy, aby Dozbroiła swoją armię w obliczu już nieuchronnej wojny. Francuzi tę pożyczkę uzależniali od tego, czy takiej pożyczki udzieli Polsce Wielka Brytania. Ta z kolei robiła, co mogła, aby takiej pożyczki nie udzielić. Brytyjczycy uważali, że przyznanie Polsce pożyczki na cele wojskowe tylko przyspieszy wojnę. Z kolei Francuzi ostatecznie zdecydowali się udzielić. Polsce takiej pożyczki w wysokości 420 milionów franków, ale zrobili to dopiero wówczas, gdy było już jasne, że Polska nie będzie w stanie z tej pożyczki skorzystać. Wszędzie natomiast tam, gdzie Brytyjczycy i Francuzi mogli odnieść jakąś korzyść kosztem Polski, podejmowali wszelkie działania, aby ten cel osiągnąć. Gdy dowiedzieli się o tym, że Polscy Kryptolodzy mają wielkie osiągnięcia w rozpracowywaniu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, zaczęli czynić naciski na polskie władze wojskowe. W rezultacie tego, podczas spotkania obu stron w biurze szyfrów pod warszawskich Pyrach w lipcu 1939 roku, Polacy przekazali Brytyjczykom i Francuzom kopię niemieckiej Enigmy zbudowane przez polskich specjalistów. Takich sytuacji w lecie 1939 roku było znacznie więcej. Tak czy inaczej, we wrześniu 1939 roku Polska była zmuszona samotnie walczyć z Niemcami. Nie doczekała się realnej pomocy ze strony zachodnich aliantów. Nie wiedziała, że taka pomoc nigdy nie nadejdzie. W następnym moim filmie opowiem Państwu o działalności generała Władysława Sikorskiego, premiera polskiego rządu i naczelnego wodza. Dowiecie się, jak rzeczywiście wyglądała jego polityka i jakie były jej skutki. Ten film zatytułowałem Francuska epopeja Sikorskiego. Gorąco zapraszam do oglądania. Bardzo dziękuję za liczne komentarze, jakie zamieszczacie pod moimi filmami, dziękuję również za wsparcie kanału Zakazane Historii. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania kanału. Wszelkie informacje odnośnie możliwości dokonania wpłat na konto kanału Zakazane Historie znajdują się w opisie pod filmem. Drodzy widzowie, jeśli podobał się Wam, Mój film. Udostępnijcie go znajomym i kliknijcie subskrybuj.